Dzień dobry Państwu w te piękne sobotnie popołudnie, wczesne popołudnie. Zapraszamy Państwa na spotkanie z trzecią ligą, spotkanie rekordu Bielsko-Biała z Wartą Gorzów Wielkopolski. Na ten mecz zapraszają Państwa Bogusław Matloch i Rafał Kędzior. No, długo czekał na taką serię w barwach rekordu ten były piłkarz GKS-u tych. Popatrzmy, bo jesteśmy znów w polu karnym rekordu. Jest strzał i świetna teraz interwencja Kotelby. Ale świetnie teraz powalczył Mucha, na pewno nie było tutaj przewinienia. Ma miejsce na uderzenie z lewej nogi, no i jeszcze chyba mógł sobie lepiej przygotować piłkę do tego strzału młody zawodnik rekordu. Tomasz Nowak. Pańkowski gol! 1-0, stały fragment gry, daje prowadzenie rekordowi Bielsko-Biała. Tak, no ta myśl już chyba tutaj padła, że stałe fragmenty gry są decydujące w wielu spotkaniach, zwłaszcza tych trzecioligowych, no nie tylko. No i kolejna okazja stałego fragmentu gry zamieniona na bramkę. Mateusz Ogrodowski, lewa noga, dobry strzał i piłka ląduje na poprzeczce po tym uderzeniu stopera Warty Gorzów. 36 minut gry za nami, wciąż 1-0 dla rekordu po stałym fragmencie gry i bramce zdobytej przez Mateusza Pańkowskiego. Tomasz Nowak, no też widać, że cały czas ta spora ochota do budowania ofensywnych akcji w zespole rekordu. Zagapił się troszkę Twarkowski, ale zdołał utrzymać się przy piłce. Feruga też musiał się mocno napocić, żeby nie stracić piłki. Tak, został przewrócony prawie pod muchem wiatru przez Twarkowskiego. Tak, tutaj to tak. Twarkowski, Kasprzyk wyrzucił się do boku, zostawia piłkę. Jest kapitalna akcja i świetny gol Bartłomieja Twarkowskiego. 2-0 dla rekordu. Warto za moment zobaczyć tę akcję raz jeszcze. Cały trójkąt tych zawodników, którzy odpowiadają za budowanie gry, czyli Nowak, Feruga, Twarkowski. No i to w zasadzie była ich akcja. No. A może się czasami skończyć remisem, czy też porażką, straconymi bramkami. Tymczasem piłkę tracą zawodnicy Warty i szansa na trzeciego gola. Niepodana ta piłka w tempo przez Kasprzyka. Jeszcze zamykał to wszystko Feruga. Mamy ostatni gwizdek arbitra w pierwszej części. Patryk Świerczek zaprasza zawodników do szatni. Mikołajczak, on też przejawia sporo ochoty do gry. Wyjaśniają to gracze rekordu. Świetnie Dawid Kasprzyk. No tego właśnie od niego oczekują trenerzy. Szczepan Mucha powinien próbować wejść w pole karne. Jednak jeszcze z Kasprzykiem nabiega Feruga do niego piłka. Feruga, ależ gol! 3-0, Daniel Feruga, fenomenalne trafienie pomocnika rekordu. Naprawdę wzorcowo rozegrana ta akcja i widać było, że ci zawodnicy szukają siebie i wiedzą, że w następnej fazie ktoś biegnie i zdoła to wykończyć. I tak. Ale jeszcze to trzeba tak wykończyć, jak to zrobił Daniel Feruga. No to rekord wiemy. Oj, będzie groźnie. Będzie, bo przy piłce Feruga był tam zahaczany, nie przewrócił się jednak pomocnik jeszcze do Nowaka. No teraz naprawdę przyjemnie się patrzy, jak ci dwaj zawodnicy rozumieją się na murawie, jak operują piłką, chociaż teraz osamotniony Tomasz Nowak może mieć pretensje, że nikt mu nie pomógł, ale zdołał dośrodkować. Pańkowski przepuścił do karety. Tutaj nabiega Krysik, ale troszkę za plecy. Zagrał do niego teraz partner z defensywy. I ciężko bez stworzenia przewagi liczebnej będzie tutaj coś wypracować sobie, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe. Uwaga, Dawid Kasprzyk jest w polu karnym i gdzie jest piłka? Pod nogami Kasprzyka nie ma do kogo zagrać. Co zrobi? Wycofanie niedokładne do tutaj partnera. Jeszcze próba uderzenia takiego technicznego. Kapitalny przerzut teraz do lewej strony. Tu jest Brian Burzyński. Burzyński uderza, Burzyński! Dobra interwencja teraz bramkarza rekordu Wołodymyr Kotelba. Teraz wydaje się świetna wrzutka, wyjście Kotełby, skuteczne. Dzisiaj chyba nie mieliśmy okazji, nie miał okazji do takiej interwencji. Teraz kolejna interwencja, paruje piłkę na słupek, ukraiński bramkarz, no to wywołałeś go. Być może zawodnicy, których teraz oglądamy za chwilkę po prysznicu i krótkiej kawce na taką szybką analizę na gorąco tego, co wydarzyło się na boisku. Też będą mogli obserwować swoich kolegów z Ekstraklasy Futsalu, którzy walczą o Mistrzostwo Polskie, a tymczasem będzie gol numer 4. Jest gol numer 4. Dogranie Marcina Wróbla i gol Bartłomieja Twarkowskiego. Drugie trafienie tego piłkarza w spotkaniu z Wartą.
Fajna akcja, fajne wyjście z szybkim atakiem i rozwiązanie sytuacji. Nie dali sygnału zawodnicy z Gorzowa Wielkopolskiego. Może fakt, że wrócą zawodnicy, którzy odcierpieli pauzę za kartki, ale tutaj okazja na stracenie piątego gola uderza w rubel niecelnie. Patryk Świerczek daje sygnał, że ten mecz już się zakończył. Zakończył się wynikiem 4-0. Mateusz Pańkowski, Bartłomiej Twarkowski razy dwa, także Daniel Feruga. Ja wybieram trafienie Daniela Ferugi, jaki ten najpiękniejszy, ale ten pierwszy gol Twarkowskiego po ładnej, składnej akcji, tak, także warty wyróżnienia. Odnotowania i zauważenia.